Witajcie, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym tygodniu. Następny tydzień przed nami, zobaczymy, co tu do nas idzie. Pamiętajcie, kochani, wszyscy, że nagrywam w systemie otwartym, a to znaczy, że możecie tu poszukiwać informacji nie tylko z księżyca, ascendentu, no czy słoneczka, oczywiście zodiakalnego, ale także możecie szukać tu informacji swobodnie z innych planet. Gdzie macie dany znak zodiaku, tak jak czujecie, po prostu tu, żeby iść za głosem intuicji i tego wewnętrznego prowadzenia. I oczywiście druga kwestia, pamiętajmy wszyscy, którzy tu usłuchamy, oglądamy, że są to czytanka ogólne, a to znaczy bierzmy, co rezonuje z nami, z naszym życiem, a co nie rezonuje, zostawmy dla osób, które mają to usłyszeć i jest to dla nich ważnym. Loteria, kochani, cały czas trwa, także kto ma ochotę, może brać w tej loterii udział. Warunki są poniżej w komentarzu przypiętym, możesz sobie zobaczyć, a także możesz o tym usłyszeć na końcu horoskopu miesięcznego, w takim króciutkim filmiku przypiętym na końcu każdego horoskopu dla każdego znaku na miesiąc, na przykład wrzesień, sierpień. Okej, dobrze, a my już pomalutku zaczynajmy. Witajcie, kochani, witam wszystkie osoby spod znaku strzelca. Zobaczmy, co tu do Was idzie w tym tygodniu i jak macie sobie z tym poradzić. Mamy piąteczkę buław jako coś, co może powrócić, ewentualnie coś nowego. Okej, zobaczymy dalej. Temat ważny dla strzelców. Sześć pentakli. Okej. Relacje, związki, miłość, dwa pentakle. Sprawy finansowe, zawodowe mamy 8 buław. Rada, 4 buławy. Dwa tematy główne tutaj czuję: finansowe i takiego przekuwania swoich pragnień w rzeczywistość, czyli konkretne działanie w jakimś obszarze. Dobra, będziemy sobie tu już tłumaczyć. Tak, w tym obszarze, jeżeli ktoś tu jest nowy, kochani, tutaj zawsze mamy energię, albo to, co się już zadziało dla ciebie i to rozpoznasz łatwo, albo coś, co dopiero teraz się dzieje, prawda? I dla trzeciej grupy nie rozpoznasz tego, czyli to może przyjść do ciebie, nie musi. Okej, mamy piątkę mieczy, mamy 10 mieczy i mamy pustelnika. No, zdecydowanie jakiś dużo zmartwień tutaj widzę i dużo myślenia na ten temat, zastanawiania się. Tu jest oczywiście znak panny dla kogoś. Jest jakiś konflikt, powiedziałabym konflikt otwarty, ponieważ jest 10 mieczy, co widać te rany u ciebie zadane, ale też te 5 mieczy, gdzie widać otwarty konflikt, właśnie gdzie są zadawane te rany, prawda? Pustelnik pokazuje potrzebę spojrzenia na to z głębszej perspektywy, z innej perspektywy, poszukania w sobie jakby nowej ścieżki wokół tego tutaj, co się dzieje. Każdy z Was będzie wiedział, czy to dotyczy osoby jakiejś konkretnej, czy to dotyczy jakiejś Waszej walki o coś tutaj, czuję jakieś urzędy też, jakieś banki. I ta walka jest bardzo nierówna, mam takie poczucie, że tak jakby jesteście z góry, jest przesądzone, że wy tu nie za bardzo macie możliwość wygrać, prawda? Czuję tu ogromną nierówność, bo tu mamy 5, a tu 10. W związku z tym czuję, że tu by trzeba zmienić podejście, jakby tego działać, inne działania wprowadzić, bo to nie będzie cię prowadziło do żadnych dobrych dla ciebie rezultatów. Dobra, na razie tyle czuję tu. Zobaczmy dalej. Zobaczmy dalej. Dla strzelców. Dla strzelców na ten czas. Weźmy drugą kartę. Pięć buław. Co to oznacza tutaj dla strzelców na ten tydzień? Jeszcze więcej poproszę na ten temat informacji. Król pentakli, tak.
Zdecydowanie, co tu czuję, kochani. Oczywiście, że tu może przyjść do ciebie ktoś i będzie tu chciał wojować z tobą o coś, prawda? Ale to jest taka bardziej konkurencja, takie przeciąganie liny, takie udowadnianie sobie. Natomiast to, co tutaj, to jest otwarty konflikt i taki już pójście, powiedziałabym, na noże tutaj z tym. Natomiast tu jest pokazane, aby podejść do tego spokojnie, rozsądnie i dojrzale, dlatego że tu mam takie poczucie, że może ktoś ciebie chcieć wciągnąć w jakieś przepychanki. Wiecie co? Wezmę jeszcze jedną kartę. No dokładnie, zobaczcie, rycerz mieczy. Przychodzi ktoś i chce ciebie wciągnąć w jakieś pyskówki, dosłownie czuję, takie jakieś głupie dyskusje prowadzące do niczego, prawda? Do bólu ewidentnie, ale do niczego konstruktywnego. Ten ktoś, kto przychodzi tu, albo to coś, co tu się dzieje, wytrąca cię też z równowagi. Może to być jakaś była osoba, były partner, partnerka, prawda? Ktoś, kto gdzieś tam z przeszłości. Zobaczcie. Szczególnie tutaj czuję, że to jest duże niebezpieczeństwo dla wszystkich singli, którzy się rozstali i którzy dalej są bez pary, i teraz wraca ta osoba i będzie chciała wam namieszać w głowie. Tak, tutaj czuję. I tu, kochani, ten temat ważny, jakby i rada, i ważny temat. Mamy sześć pentakli i cztery buławy, i zobaczcie, jakbyście popatrzyli na te rzymskie cyfry, prawda? One są lustrzanym odbiciem, więc może to być wasz bliźniaczy płomień. Bliźniacze płomienie łatwo nie odpuszczają, są bardzo uparte. Duże jest połączenie, duża chemia, ale jednocześnie. Bliźniacze płomienie pojawiają nam się w życiu w danym momencie po coś i w momencie, kiedy ta misja jest jakby skończona, tu powinno nastąpić rozstanie już albo rozluźnienie tej relacji. I mam takie poczucie, że wy tutaj chcieliście to rozluźnić, natomiast tu jakby ten ktoś wraca znowu, prawda? I znowu chce coś. No dobra. Dla ciebie jest propozycja tu i podpowiedź strzelcu, żeby podążać do obszaru, gdzie jest więcej dla ciebie stabilizacji, spokoju, równej wymiany w braniu i dawaniu, prawda? Żebyś ty, żeby móc mieć to poczucie, prawda, że to jest fajna relacja, to jest równa relacja, to jest partnerska relacja. Tu jest wzrost, tu jest rozwój, prawda? I tu ta czwórka buław pokazuje, że możesz to zrobić. Czyli poszukiwać bardziej takich lepszych dla siebie właśnie lepszego partnerstwa, może tak powiem, lepszego towarzystwa. Natomiast czwórka buław pokazuje, że najpierw trzeba zamknąć jakieś drzwi za sobą i coś tu jest niezamknięte, i dopóki tego nie zamkniesz, to coś albo ten ktoś może tu wracać regularnie, prawda? Więc to trzeba tak. Bardzo zdecydowanym cięciem chirurgicznym odciąć. Tak jest. Sześć pentakli. Bardzo dużo tu czuję, dlatego tak się zatrzymuję, kochani, bo wczuwam się w to, co tutaj mi przekazują przewodnicy, duchowi. Sześć pentakli dla strzelców. Co tutaj jeszcze? Osiem pentakli. Zobaczcie, co tu mamy jeszcze. Mamy rydwan przy czwórce buław i mamy przy ósemce buław. O, zobaczcie, pojawia nam się drugie. Dobrze tu czuję, że tu ktoś z was wojuje z jakimiś urzędami, bo to są urzędy, to są sprawy finansowe, zawodowe, może z jakimś bankiem, może też tutaj jesteście, należycie do tej grupy frankowiczów, którzy próbują tu coś jakoś się uratować po tym całym dziwnym dziwnym podejściu banków, prawda, do tych kredytów frankowych i to załamanie, kiedy było gospodarki, jakby, nie wiem, czy ja to dobrze nazywam, ale załamanie, jakby tych kredytobiorców to było, prawda, bo tak, okej, okay. Kto wie, o co chodzi, to wie, nie będę tu wchodzić w szczegóły. I tu czuję, że tu jest dużo wymiany, dużo się tutaj dzieje obecnie, dużo jest do zrobienia, natomiast jakby. Jest to bardzo nierówne, że nie do końca masz tę szansę tutaj, żeby coś ugrać, nawet jeżeli
będzie maksymalnie dużo komunikacji. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby zmienić nastawienie, podejście, poszukać sobie. Tu potrzeba ci jakiejś mądrej głowy, która ci doradzi, stąd ten pustelnik. Ktoś, kto się zna na tym dobrze, ktoś, kto zna jakieś kruczki tutaj prawne, ktoś, kto może ci oświetlić jakby ten temat, prawda, lepiej. Okej. Tak, i zobaczcie, następna mądra głowa nam się pojawia, mamy arcykapłana i tu ewidentnie, zobaczcie, ktoś, kto się zna właśnie na zasadach, regułach, prawda, przepisach i tak dalej, czyli te wszystkie księgi ziemskie spisane na ten temat. I tu ciekawe, bo nam się odkrył nam się napis świat, czyli zobaczcie, że możecie to zakończyć w ten sposób, właśnie postępując. I jest tutaj podpowiedź właśnie, żeby iść w kierunku zakończenia tego konfliktu, bo inaczej to będzie długo trwało. Są tu też jakieś sprawy karmiczne, czuję wokół tego. Oczywiście, że tu są też sprawy małżeństwa, słuchajcie, takich stałych związków, nie tylko jakieś tam sprawy urzędowe, bankowe. Natomiast to już jest bardziej, te związki stałe, o których mówię, to już jest bardziej taka walka, gdzie jacyś prawnicy są w to zaprzęgnięci, jakieś sądy, jakieś urzędy, czyli to już idzie przez te urzędy, przez te zewnętrzne, jak to powiedzieć, jejku, jakoś mi tak brakuje słów tutaj. Mam takie poczucie, że wam tu czasem brakuje słów, że nie wiecie do końca, jak rozmawiać z tym kimś albo z tym czymś jako instytucją. I właśnie to jest ta nierówność, że oni doskonale wiedzą, czy ten ktoś doskonale wie, co powiedzieć, a ty jakby trochę brakuje ci argumentów, czy może umiejętności, zdolności, żeby właśnie się wybronić tutaj, żeby dać kontrargument na przykład. Bardzo ciekawe czytanie, powiem wam. Tak, rada, układaj chaos w porządek. Pomalutku, krok po kroku to rób. Tu jakieś osoby właśnie są ci potrzebne, które ci w tym pomogą. Łatwiej ci będzie osiągnąć ten sukces zamierzony twój, kiedy wesprzesz się na jakichś filarach, zobacz, wiedzy, prawda, konkretnej wiedzy. Osobach jakichś, które doskonale wiedzą, o czym mówią i doskonale wiedzą, jak to zrobić. O co by tu nie chodziło? Okej. Tak czy inaczej, nawet jeżeli to ty masz tą wiedzę zgłębić, a nie szukać jakby pomocy na zewnątrz jako doradcy, to i tak jest pokazane, dobrze to przemyśl, dobrze przeanalizuj, dowiedz się, jak to wszystko wygląda, znowu to przemyśl i dopiero działaj znowu. I tu jest też pokazany lęk przed porażką, taki strach, że się nie uda. Jeżeli nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Po prostu tak czuję tutaj. Bardzo ciekawe. Tak, mamy kartę, zobaczcie, pewności siebie. Bądź odważny, wstań i stój z głową podniesioną do góry. Poczuj ogień w swojej duszy. Niech ten ogień duszy twojej, ta pewność siebie twoja wewnętrzna, ten ogień strzelcowy jako żywioł ognia, niech cię to prowadzi tutaj. Tak, dużo pracy, zdecydowanie będzie się trzeba mocno skoncentrować tutaj i poświęcić temu sporo czasu i uwagi. I zawsze pamiętaj, żeby iść w kierunku równowagi i tej równowagi w braniu i dawaniu, czy jakieś wyrównoważenie tu jest potrzebne też, prawda? I to jest ważny temat, żeby pamiętać o tym balansie tutaj. Też tutaj chodzi, no właśnie, o balans dla was, jakby pomiędzy aktywnością a biernością, pomiędzy tym walczeniem tu o coś, bo tu ewidentnie o coś walczycie, prawda, te wszystkie karty, a odpuszczeniem i pozwoleniem sobie na jakiś odpoczynek, na takie wyciszenie. Tak, 9 pentakli. W relacjach, związkach pokazuje, że i masz 2 pentakle pod spodem, czyli twój spokój jakby, twoja ta przestrzeń, którą
chciałam powiedzieć, taka święta przestrzeń, no bo mamy takie swoje sanktuarium, prawda? Czy to będzie energetyczne, takie po prostu, gdzie czujemy się tak, czy to fizyczne jakieś. I tutaj czuję, że to jest gdzieś zaburzone właśnie przez jakieś wydarzenia, które tutaj przychodzą. Czyli ten twój spokój wewnętrzny po prostu, reasumując, gdzieś tu jest zaburzony przez coś, co przychodzi i coś tu od ciebie chce. Są tu jakieś żądania, prawda, z zewnątrz przychodzące. I tutaj ciekawe, bo pojawia nam się obszar dzieci, czyli tu dla jednych z was to mogą być dzieci, które są takie tu oczekujące i mają wielkie żądania, a dla drugich z was, w ogóle dla wszystkich tutaj, rozmowa od serca jest potrzebna, taka konkretna rozmowa, szczera rozmowa, ale ogólnie dla tych, którzy dzieci nie mają, prawda, to może tutaj rozmowa wewnętrzna z tym dzieckiem wewnętrznym. Albo z kimś, po prostu z kimś, kto tutaj z jakiegoś powodu jest dla ciebie do tej rozmowy na celowniku, jakby, że wiesz po prostu, że z tą osobą musisz pogadać o tym czy o tamtym, prawda? Uważajcie też, kochani, w sprawach zawodowych, urzędowych, właśnie, żeby nie dawać się torpedować, prawda? Żeby nie dawać się obciążać też jakimiś kwestiami, sprawami. Musisz tam więcej pewności siebie jakby mieć w tym i właśnie znać reguły, zasady, żeby wiedzieć, że coś jest w porządku, a coś jest nie w porządku, prawda? Że coś jest obciążeniem, które przychodzi do ciebie i nie powinno do ciebie przyjść, bo tu czuję, że ktoś jest zasypywany jakimiś obowiązkami, a nie powinien był być zasypywany, że to jakby nie są twoje rzeczy, a bierzesz to na siebie. I bardzo cię to obciąża, bardzo cię to boli, jakby, że w ten sposób masz to obciążenie. Czyli czuję tu też dużą odpowiedzialność, że czujesz za coś, starasz się coś z tym zrobić, duży, tu jest dużo wymiany, ale ani podziękowania, ani wdzięczności, tylko wręcz przeciwnie, jeszcze jakby kamieniami ktoś do ciebie rzucał. Więc czemu to robisz? Tutaj jest pytanie. Czuję, że tu ktoś z was powie, bo to jest ktoś z rodziny, bo to jest ktoś bliski, bo to jest ktoś, kim mam się opiekować, prawda? Mogą tu być te dzieci, może tu dzieci gdzieś jakieś są takie niewdzięczne po prostu. No właśnie. Ojejku, dobra, bo spróbujemy inny temat. Ewidentnie tutaj widać, że są tutaj jakieś kwestie małżeńskie, dotyczące właśnie tego przyrzeczenia, prawda, połączenia i tak dalej. Jakieś tu związki też mają kwestie do przedyskutowania, bo gdzieś tu jakiś ból jest zadawany często i tu trzeba by coś w tym temacie zmienić, prawda? Inaczej może rozmawiać, w jakiś inny sposób komunikować się ze sobą. No właśnie, jeżeli ta osoba chce w ogóle zmienić coś, jeżeli ma taką wolę, prawda, żeby tu coś zmienić. Natomiast tak, to są jedne rzeczy. Inne rzeczy, które tutaj czuję, są jakieś tu single, które się kompletnie nie spodziewają, że w tym czasie przychodzi teraz do was ktoś, kto wam będzie chciał trochę pomieszać w życiu i nie do końca w ogóle bierzecie pod uwagę chęć wejścia w jakąś relację, natomiast ten ktoś, jak przyjdzie, to on, ten ktoś będzie bardzo konsekwentny i stanowczy i nie da się tak szybko spławić. I tutaj może ci to troszeczkę wybić, jakby z tej równowagi twojej codziennej. Natomiast co jeszcze, kochani, to tu jakieś decyzje są do podjęcia w relacjach, związkach właśnie. Natomiast w sprawach zawodowych, finansowych, urzędowych będzie dużo komunikacji i może ci się nie podobać to, co do ciebie przyjdzie. Czyli te informacje do ciebie przychodzące, te komunikaty do ciebie przychodzące mogą być dla ciebie w twoim postrzeganiu negatywne, jakby nie będzie ci się podobało to, co ten ktoś ci przysyła, prawda? Więc może być jakaś odmowa, może być jakieś, no coś, czego nie chcesz otrzymać. O, może tak powiem, prawda? Zdecydowanie taką mądrością wewnętrzną, spokojem tutaj więcej jakby załatwisz niż takim szaleństwem, prawda? Bo tak jak mówię, no jest tutaj ta nierówność, że jakby wychodzisz do czegoś, co
z góry jest silniejsze od ciebie, prawda? Wszystko zależy, u każdego z was to będzie inna sytuacja troszkę. Trzeba być tu odważnym, ale pamiętaj, żeby mierzyć siły na zamiary, prawda? Żeby tutaj sobie nie przeszacować jakby, rozumiecie? Ok, prawda ukryta. Chcę wiedzieć, jak się czujesz. Nie, przepraszam, chcę ci powiedzieć, jak ja się czuję. Ciekawe, że to mi się tak inaczej powiedziało. Okej. Chcę ci powiedzieć, jak się czuję. Czuję, że tu ktoś jest taki bardzo spretensjonowany i ma takie postrzeganie, że widzi tylko koniec swojego nosa i widzi tylko to, jak się czuje ta osoba, natomiast jakby w ogóle nie bierze pod uwagę, że ty też w tym wszystkim możesz się źle czuć. No tak, poczułam tu. Ok. Tu ktoś odszedł, zanim został zostawiony. Ja wiem, to jest pokręcona wiadomość. Czyli ktoś z lęku przed tym, że zostawisz tą osobę, wcześniej zostawił ciebie. Tak? Tutaj znowu jest o tym odchodzeniu. Możliwe, że to się łączy. Jeżeli tu jest cisza jakaś, słuchajcie, albo jest jakaś właśnie krzywda do ciebie przychodząca i ty nie wiesz, czemu ktoś tak ciebie źle traktuje, to tutaj możliwe, że ktoś cię z kimś zobaczył i dodał sobie 2 do 2, wyszło tej osobie 7, prawda? Dodając 2 do 2, czyli ten ktoś sobie nadinterpretację zrobił i teraz może dlatego jest tutaj taki wściekły na ciebie, może to by trzeba wyjaśnić, jeżeli czujesz, że to może z tobą rezonować. Zobaczcie, wszystko na temat odchodzenia. Czuję, że zostawiasz mnie ze sobą. Może to być nawet od jednej osoby, wiecie, ale nie musi być. Oczywiście tu, jak zawsze, kochani, intuicja, tak, i każdy sobie tutaj myśli i czuje, czy to pasuje, czy nie pasuje. Znaki zodiaku: panna, byk, raczek oczywiście i z wielkich arkan tyle tutaj czuję. Wodnika tu czyje, bliźnięta też tak, a i waga, i wagę tu gdzieś czuję też, no tak. Ale wiecie, to jest tydzień, kiedy możecie dużo zmienić, bo zobaczcie, macie 5, 5, tam mamy 5, mamy 9 i mamy 9 i mamy jeszcze 10 i mamy 10. I jeszcze 88, oh my gosh. Bardzo dużo powtórzeń, bardzo dużo powtórzeń. A to znaczy, że tydzień możliwości, żeby się uwolnić z czegoś, żeby ruszyć do przodu. Tu by trzeba tobie to zakończyć, bo to ci zajmuje bardzo dużo przestrzeni twojej życiowej i dużo energii ci zabiera. Jak ci się to uda tu usunąć, te miecze stąd, to będzie ci się dużo lepiej żyło później i funkcjonowało. Ale wiadomo, że to łatwym nie będzie i że trzeba tu będzie pogłówkować, jak to zrobić, prawda? Okej, dobra. Mini wybierz kartę. Możesz zapytać o sytuację, osobę, wydarzenie. Tak jest. Idźmy po kolei. Jedyneczka, mamy idealny moment. 2. Mamy tak. I 3. Mamy nie. Dobrze, kochani. To tyle na dzisiaj. Zobaczcie sobie miesięczne czytanko, jeśli macie ochotę, jest na kanale Anielskie Przekazy. Zapraszam was też na Wybierz Kartę, jest bardzo dużo. I oczywiście rozwój duchowy, gdyby ktoś z was był zainteresowany. Playlista nazywa się tak zabawnie Pogotowie Energetyczne Rozwój Duchowy. Zapraszam serdecznie do oglądania. A ja mówię wam już dzisiaj do widzenia, kochane strzelce. Do usłyszenia, pa, pa.